Salon Polityczny Trójki Zaprasza Beata Michniewicz Dzień dobry, naszym gościem jest były minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dzień dobry, kłania się Państwu Panie ministrze, chciałby Pan pracować w Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych Tak? Dokładnie Zgadza tak, się? Tak, dokładnie tak. Dlaczego? Akurat w tej? Dlatego, że, że chcę udowodnić opozycję, a pewnie za chwilkę większości rządowej być może, na pewno w większości sejmowej, że się mylą. To oni zablokowali wybory 10 maja 2020 roku. To oni nie dopuścili do tych wyborów. Mówię o samorządowcach Platformy Obywatelskiej. I oni dzisiaj chcą badać, dlaczego wydano 70 milionów złotych, czy nawet 130, jak piszą, i nie doszło do wyborów. Dlatego, że samorządowcy z wielkich miast nie przekazali rejestru wyborców, bez rejestru wyborców nie można było dostarczyć tak czy inaczej tych pakietów do głosowania i przeprowadzić wyborów korespondencyjnych w czasie Czyli... pandemii koronawirusa. A wybor były zarządzone zgodnie z konstytucją i to nie jest prawo tylko obowiązek marszałka zarządzić w stosownym czasie były zarządzone i nie ma przepisu który by pozwolił na to żeby je przesunąć na inny termin Czyli pan będzie tam w roli i adwokata swoich kolegów Ja będę w roli oskarżyciela Będę i wali oskarżyciela opozycji obo... ówczesnej i samorządowców Platform Obywatelskich, którzy z premedytacją, jak mówi Trzaskowski, nie dopuścili do wyborów, jak mówi pani kiedawa Błońska, wywalili wybory. A dzisiaj się zastanawiam, dlaczego wydano 70 milionów złotych i nie doszło do wyborów. No nie doszło, bo oni do tego nie dopuścili. Panie ministrze, ale myślał pan, że to tak łatwo będzie, że pan nie będzie, nie, nie będzie grał mnóstwo... pierwszy skrzypiec w tej y, komisji śledczej? No, więc... będę pełnoprawnym członkiem, jednym z myślę, Pięciu członków komisji do spraw tych wyborów, którzy będą pochodzili z Prawa i Sprawiedliwości. Damy sobie radę. Ale skąd panu y, przyszła do głowy liczba pięć? Ja wiem, że ta liczba się pojawia. Jak państwo to obliczyli, że ta ma być pięć osób? Ponieważ Borys Złotka mówi o zupełnie innym podziale. Jak pani redaktor my, my popatrzy na skład i na liczebność klubów poselskich w, w Sejmie, to mamy 191 posłów, a Platforma nieco ponad 150. To jest o 40, no, blisko 40 osób mniej. To nie jest o 4 osoby mniej, czy 10 osób mniej, tylko 40 osób mniej. A pozostałe kluby poselskie no, mają 34, liczebność 34, 30, Panie. 32 chyba PSL, no, 18 mniej, Konfederacja. No jest to 34. Ale wie pani, to jeżeli... Wiesz, no, zobaczcie, jak to wygląda się w Sejmie? Jeżeli klub poselski, który ma 33 zdaje się posłów, ma marszałka Sejmu, a my mamy ponad 30, czy około 35 więcej posłów od Platformy, to musimy mieć jednego członka więcej w Komisji Sejmowej. To jest zupełnie oczywiste. Przepis artykułu drugiego ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej stanowi, że w Sejmowej Komisji Śledczej, która liczy do 11 członków, a według uchwały zgłoszonej przez Platformę ma być 11 członków tej komisji, to w tej komisji mają być przedstawiciele klubów poselskich stosownie do ich liczebności. Jeżeli stosownie... Dobrze, do liczebności... a to się nie spina, panie... No nie, no, Pan, no panie panie spina miszy, ale... To się nie spina. spina. Pięć Cztery... i sześć na resztę? Jak Pię... mają być wszystkich klubów? No tak. No to jak to? No zupełnie oczywiste. No to czyli tak, wy pięć. Co? Jesteśmy największym klubem poselskim. Zagłosowało na nas ponad milion osób więcej niż na koalicję obywatelską. Ponad 3 miliony więcej niż na trzecią drogę, no i jeszcze kilka milionów więcej niż na lewicę. Dlaczego pani twierdzi, że mamy tyle samo członków co oni? Ale ja nie mówię, że, ma, że, że macie tyle samo członków, tylko to się nie spina. spina dlatego, się. że jeżeli wy się 191 i reszta jest, odejmujemy yy, koło, bo Ta. koło nie bierze w tym Ta. udziału, no to jest reszta. 457, dobrze mówię? Tak. No to jak odejmiemy. To są takie proporcje, że tylko różnica jednego y, posła i oni się mają podzielić tą no resztę. Oczywiście, że tak. No nie przez przypadek, to na, no, to na Prawo i Sprawiedliwość 7 660 tysięcy osób oddało swój głos, i to było 3, ponad 35%. Do no wszystkie inne kluby dostały dużo mniej procent głosów, a ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej stanowi całkowicie jednoznacznie stosownie do ich liczebności. Ma być również reprezentacja w Sejmowej Komisji Śledczej. Musimy mieć więcej niż platforma, i musimy mieć no, pięciu, czterech w zależności od tego, która to będzie komisja. Na razie Konfederacja nie jest przewidziana, powinna być przewidziana. Tak, uważam, że przepis artykułu drugiego stanowi dokładnie, że kluby mają mieć swoich reprezentantów. Tam nie ma, że niektóre, tam jest napisane, że wszystkie kluby. A jeżeli nie dostanie się tych pięciu miejsc, to, to co wtedy? Pięciu, czterech, w zależności jak to no. będzie liczone, to wtedy będziemy oczywiście, i oczywiście to jest jeszcze jeden warunek, to my wyznaczamy członków Sejmowej Komisji Śledczej i zgłaszamy naszych kandydatów. Jeśli oni będą kombinować jak z prezydium, to też nie będziemy uczestniczyć w tej komisji, a wtedy komisja będzie niezgodna, z jeśli chodzi o jej skład, niezgodna z przepisami ustawy i będzie działała nielegalnie. I co wtedy? A wtedy pomyślimy. Czyli wtedy co? Trybunał Konstytucyjny? A wtedy pomyślimy. Bo już ktoś mówił o Trybunale Konstytucyjnym. My myślimy czy... na razie o tym. Na razie myślimy o tym, żebyśmy wybrali do Komisji Śledczej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą udowadniać absurd Komisji Śledczych. Absurd, jeśli chodzi o wybory kopertowe, polega na tym, że mieliśmy obowiązek, jako państwo, przeprowadzić te wybory. Oni kładli nam pod nogi wszystkie możliwe kłody, żeby do tych wyborów nie doszło. Myśmy je przygotowywali, a teraz mówią, że przygotowaliśmy i wydaliśmy pieniądze. No jak się przygotuje, przygotowuje wybory, to się wydaje pieniądze. Absurd Komisji do Spraw Pegasusa polega na tym, że w państwie praworządnym służby muszą mieć możliwość podsłuchiwania tych, którzy ewentualnie są podejrzani o jakieś przestępstwa. Przestępstw. We wszystkich państwach na świecie tak jest. Absurd tej Komisji do Spraw Tak zwanej Afery Wizowej polega na tym, że nie było afery wizowej. Z 250 kilku wiz nielegalnie wydanych zrobili 250 tysięcy. To oni kłamali. Więc my we wszystkich trzech przypadkach udowodnimy, że kłamstwem posługując się, teraz co jeszcze do tego, do tego kłamstwa powołać komisje śledcze? Z chęcią udowodnimy ich obudę. No kłamstwem. dobrze, ale jak ja państwo nie będą w komisjach, bo się, no nie wiem, obrażą, jak czy my to jest będziemy właściwe słowo. Nie, dlatego, że one będą działały niezgodnie z prawem, to te komisje nie będą miały znaczenia. Równie dobrze można się spotkać, nie wiem, w restauracji w Buffo i pogarać sobie. Na kawie, przy, przy kawie i ciasteczkach, tak I, jak i ktoś się powiedział. Dokładnie, tak, dokładnie. Pan, panie, panie, panie ministrze, panie pośle. No to jeszcze raz zapytam, to, to, to lepiej być jednak przy stole czy za drzwiami? Jeżeli na stole. Lepiej przy stole, dlatego startujemy mhm. do tej komisji, będziemy jej popierać pod warunkiem, bo będziemy jej popierać, pod warunkiem, że będą działały zgodnie z prawem i ich skład będzie zgodny z prawem. Państwo biją na alarm w sprawie tego fragmentu ustawy o zamrożeniu cen energii, która dotyczyła wiatraków, i nawet w tej sprawie też państwo chcą powołać komisję. Śledczą I rozumiem, że ona, ta komisja byłaby na miejscu, ale na razie sprawa jest w prokuraturze, więc może. No wiecie może państwo, nie ma na razie co. sprawa nawet jest poza prokuraturą, jeśli chodzi o wybory kapertowe, tak zwane. Dopiero co tydzień temu sąd rejonowy podtrzymał stanowisko prokuratury dotyczące umorzenia postępowania w sprawie, której zgłosiła opozycja dotyczącej legalności postępowania przy przygotowaniu do wyboru. No, jeżeli już nawet sąd podtrzymał decyzję prokuratury, to po co jest komisja? A my dzisiaj mamy mamy do czynienia z projektem ustawy, który został wycofany decyzją Tuska, bo tam jest tak, że oni wszyscy hojrakują, hojrakują, chodzi Tusk, wszyscy milczą. No tak, panie, I Tusk powiedział, no, ale że Tusk, Tusk wycofany powiedział, to może już nie ma sprawy. Tusk im, nie, jest sprawa i to bardzo duża. Otóż Tusk im powiedział wycofujemy, bo zepsuliśmy, za bardzo pokazaliśmy nasz lobbing niemiecki, który miałby powodować, że firmy no tak, niemieckie... Tak nie powiedział na pewno. Na pewno nie tak powiedział. Firmy niemieckie będą mogły ewentualnie, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, robić Farmy wiatrowe gdzie chcą i wywłaszczać, ale co najważniejsze, i to nie minęło. Dzięki tej absurdalnej wrzutce i w ogóle dzięki tej temu projektowi ustawy, tak napisanemu, o 5,5 miliarda złotych. Staniały akcje Orlenu. Jeśli oni robią komisję śledczą dla 70 milionów czy nawet 130 ale milionów. Ale chyba się już podnoszą, tak mi się wydaje. No dobrze, ale 5,5 miliarda złotych, niech pani to teraz skonfrontuje z, nawet ze 130 milionami. Jeśli dla 130 milionów złotych jest komisja, dlaczego ma nie być dla 5 miliarda, nawet jeśli się podnoszą? W każdym razie kwestia finansowania tych dopłat do prądu i gazu przez Orlen pozostaje w, tej, w tym fragmencie ustawy, owszem, który został. Owszem, dlatego, dlatego trzeba zbadać, dlaczego rzucono się na Orlen w ten sposób, żeby doprowadzić do natychmiastowego no, w spadku wartości akcji tak ważnej spółki strategicznej dla państwa polskiego. Panie ministrze, się nie zastanawiam pana, dlaczego jest tak, że o aferze wiatrakowej mówimy już prawie od tygodnia, od chyba, chyba, chyba od tygodnia, ale już y, tak dużo zaczęło się mówić w piątek, piątku, piątek tak. sobotę. Natomiast w Polsce 2050 notowania nie spadły. No wie pani, notowania, A są zawsze, notowania są zawsze pokłosiem pewnego procesu. E, jakby pani chciała e, też wiedzieć, to notowania Prawa i Sprawiedliwości trzymają się dość sztywne ponad 30-30% e, i tak, są ale, kilka punktów procentowych większość platformy ale, obywatelskiej. Ale, ale troszkę spadło i państwu i, 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 i platformie obywatelskiej. W no, szanowni dnie. Państwo, ja y, y, zastanawiam się nad fenomenem y, w ogóle dziennikarskim nawet. Jak Państwo patrzycie na dwa kluby poselskie, dwie partie. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które łącznie mają chyba tam 17%, i mówicie Państwo o jakimś wielkim sukcesie. Za, za, ale ja nie mówię absolutnie, o sukcesie. Nie, absolutnie panie, Normana, panie, ale, panie minister, ale ja nie powiedziałam, o żadnym sukcesie. Ile, czy państwo pamiętacie, ile miał Szymon Hołownia jego partia w takich szczytowych momentach? Gdzieś około 25%. Dziś ma, hmm. dziś ma, koło, dziś ma koło ilu? To 10%, chwilowe. No dobrze, ale 10 jest... ma Szymon Hołownia. Dobrze, 7% jakiś... ma PSL. A PiS ma 32%. Czy państwo widzicie różnicę? Panie ministrze, to, to ja Na też powiem, To jest dwa dobitnie. punkty procentowe. 32% PiS, 10% Hołownia, 7% PSL. A jest PIS. Szymon Hołownia Jakimś, więcej, no. jakimś zjawiskiem politycznym czy nie może w ta oszołoman który chwilę ma przed sobą wykorzystuje swoje 5 minut będzie trwało to 5 minut pewnie parę miesięcy i się A, skończy ale dlatego dlatego powiedziałam o tym przykładzie że tutaj właściwie oni firmowali po te ustawy bo nas słuchają słuchacze Hołownia I, i 10%. PSL 7%. PiS 32%. Widzicie Państwo różnicę. No, Żebyśmy jest... teraz nie popadli w takie jakieś przekonania, że dzisiaj już hołownia to ma 60%, bo jest wszędzie na YouTubie. Nie, 10% ma, Szanowni Państwo. Jego czas minie za kilka miesięcy. No, ale jest... Jak każdy show, również i to show przeminie. No ale, a, ale w, w, nie wiem, show, nie show, ale jest teraz na czele rankingu zaufania do Politro. Bo... No i niech będzie, bardzo dobrze, gratulujemy. Kiedyś kuroń był, kiedyś był na, na świętej pamięci na zawsze rankingu zaufania. Nigdy nie Czyli to nie bez znaczenia. Był, absolutnie no, ale bez znaczenia. Długi, czas, długi czas był prezydent Dudaj, tam jest znaczenie. Wysoko. Cały czas jest wysoko. No się troszkę spadł. Ale cały o parę, czas o parę punktów, niestety. No dobrze, ale cały czas jest wysoko. Czy zaufaniem się wygrywa wybory, czy tym, kto na kogo głosuje? Dobrze, panie... Powtarzam, w sondażu pisma 32, chołownia 10, tylko, a PSL tylko 7. Panie y, ministrze, y, będzie prawdopodobnie rząd, który się panu nie spodoba, rząd Donalda Tuska i tam są starzy znajomi. Co prawda nieoficjalnie, ale się o nich mówi, że tam będzie m.in. Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz, Władysław Kosiniak-Kamysz. I co można powiedzieć... W którą stronę ten rząd pójdzie, jak pan myśli, na podstawie Kośniak, tego składu? Kamysz chyba jako minister obrony narodowej. Tak. Człowiek, który był znany z tego, że podnosił wiek emerytalny i tak z taką iście niemiecką precyzją na wniosek Tuska, teraz będzie ministrem obrony narodowej, który co będzie? Ale chyba przeprosił już za, będzie... za ten swój błąd. Nie? Nie, nie przeprosił? Nie, nie. Natomiast, się, natomiast teraz będzie w obronie narodowej. Ja nie chcę oceniać rządu, który jeszcze nie powstał. Mhm. To jest w ogóle rząd, który jest rekordzistą Europy, bo jeszcze nie powstała, dopuści się już afery wiatrakowej. Także jeszcze takiego rządu nie było. Czekamy, no był... jak tylko powstanie, ewentualnie jak powstanie, będziemy go oceniać. To przed rząd był. A to teraz chciałabym zapytać pana na koniec, panie ministrze. Już koniec? No Tak mi, ta, tak mi tutaj przypominają, że już, już koniec. Co pan sądzi o... Właśnie chyba będzie pan mieć dwóch, dwoje następców. Czy, tak, po, tak czy podział, na to, tak. podział ministerstwa ma sens? Szanowni państwo, no przez długie lata było tak, że było oddzielnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i oddzielnie Ministerstwo tak. Nauki i Szkolnictwa Wyższego i to działało. Myśmy to połączyli i działało jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że gdyby to było kontynuowane, to można było rzeczywiście dobrze i konsekwentnie zawiadywać edukacją od przedszkola do doktoratu w rehabilitacji. No, ale to jest decyzja tych, którzy będą tworzyć nowy rząd. A osoby, które będą tymi ministrami? Nie jak wiemy, się... kto będzie. Pani Nowacka chyba ma być ta, ministrem tak, no, I pan to Dariusz Wieczorek. Jest, niestety ideologizacja, straszna ideologizacja edukacji. Pan Dariusz Wieczorek jawi się jako człowiek od nauki. E, od nauki. Jako człowiek związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Znam pana Dariusza Wieczorka. Zobaczymy, jak będzie działał. Czy nie jest pan krytyczny nie mówi pan od razu, że będzie beznadziejnie? Chociaż nie jestem wszyscy, krytyczny. Wszyscy się szykują na wielkie zmiany, to, a nawet rewolucje. To, co powiedziałem przed momentem, minutę temu, nie chcę oceniać rządu, który jeszcze nie powstał. Panie ministrze, pan się wybiera do Parlamentu Europejskiego? Tak piszą. Szanowna pani redaktor, jestem szefem struktur wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości, który ma na głowie teraz ogromną pracę, którą wykonujemy w pocie czoła od rana do wieczora. Czyli przygotowanie wyborów samorządowych, to mnie interesuje. Najpierw będą wybory samorządowe, później będą wybory europejskie. Ale pan do tego nie wyklucza. Będzie decyzja, nie, oczywiście, że nie wykluczam. Jaka będzie decyzja kierownictwa partii, kto będzie kandydował, tak będziemy to bo robić. Bo tam też ważne sprawy się dzieją, traktaty. tak. prawda. Dzisiaj nawet można powiedzieć, że w parlamencie europejskim dzieją się rzeczy najważniejsze. Bo albo będzie to Europa ojczyzn i państw suwerennych, o co walczymy, bo chcemy być w Unii Europejskiej, ale suwerennych państw. No albo zrobić tego super państwo pod Niemców, na co zgodzić się nie możemy. No niestety nie zdążyliśmy porozmawiać. Ja chciałam jeszcze zapytać o zabetonowanie komisji akredytacyjnej. Państwowej komisji akredytacyjnej. Jakie zabetonowanie? No nie czytał pan, że pan zabetonował odchodzę. pan nie czyta głupot w Gazecie wyborczej. Od 1 nie. stycznia Panie od 1 stycznia Gazeta stycznia? Pier... Gazet... No, wszystko jedno. Od 1 stycznia jest nowa kadencja polskiej komisji Akredytacyjnej. Minister urzędujący miał prawo ją powołać i powołał. To do, równie dobrze mogę powiedzieć, że moi poprzednicy zabetonowali ją do 1 stycznia 2024 roku, a ja ją zabetonowałem od 1 stycznia 2024 roku. Proszę Państwa, wykonywanie kompetencji ministra to nie jest betonowanie, tylko branie odpowiedzialności za państwo i taką odpowiedzialność biorę. Dziękuję bardzo. Przemysław Awczarny, był minister edukacji i nauki, Beata Miśniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Salon polityczny Trójki.